Witam Was serdecznie, dzisiaj Wam pokażę, jak urządziliśmy pokoik dziecięcy. Pokażę Wam teraz nagrania, jak wyglądał pokoik przed i jak pokoik wygląda po. Hej robaczki, nie wyglądam dzisiaj zbytnio wyględnie, ze względu na to, że po prostu sprzątam, a potem będę się uczyć. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda pokój dziecięcy przed urządzeniem. Już część rzeczy wyniosą, ze względu na to, że w weekend możliwe, że mój mąż z moim tatą będą wynosić zbędne meble i wnosić te meble, które potrzebujemy. I tak. Zostaje wyniesiona ta paskudna kanapa i będzie wyniesione to piękne coś. Niestety na to po prostu nie mamy miejsca. Zostało to kupione jeszcze za moich panińskich czasów i mi bardzo dobrze służyło i bym chciała to zachować, ale mam za małe mieszkanie, żeby to gdzieś tak ładnie upchnąć, a nie uważam takiej oto komody za wygodne miejsce do przytrzymywania rzeczy dla dzieci. Chcę mieć wszystko poukładane tak, że po prostu otwieram szufladę i widzę, co mam, a nie na zasadzie, że muszę w tym wszystkim grzebać, kopać. Poza tym dzieciaki podrosną, będę chciała, żeby były bardziej samodzielne, no to ja pamiętam, jak ja jako dziecko utrzymywałam porządek w szafie z półkami i to nie był porządek, więc... Więc tak czy siak, no, trzeba to się pozbyć, bo to nawet na zabawki się nadaje, bo w takim czymś się nie da utrzymać porządku, jeśli chodzi o zabawki dziecięce. Ale nie o tym miała być mowa, więc tak, to zostaje wyniesione. Na szczęście nie będę musiała tego widzieć, bo będę na uczelni. A na szczęście takie, bo już Wam pokazuję. Mamy takie mega strome schody. I tam zaraz jest szafa, jak widzicie. Więc... Ja po prostu cieszę się, że nie będę musiała oglądać tego, jak mój tata z Wojewerze znoszą tą kanapę, tą komodę. Ja widziałam, jak mój tata wnosi razem chyba ze swoim kolegą czy coś takiego i mi tu już serce po prostu stawało ze strachu, a jak oni będą to znosić, to jakbym bym poroniła ze strachu, patrząc na to wszystko, bo albo mi zostanie zgnieciony mój mąż, albo mój tata, więc no tak czy siak cieszę się, że nie będę musiała tego oglądać. Wyciągnęłam półki, żeby było chociaż ciutkę lżejsze. Chciałabym, żeby oni wykręcili drzwiczki, bo drzwiczki też swoje ważą, ale wątpię, żeby to oni zrobili. Tak czy siak modlę się, żeby wszystko poszło dobrze, żeby nikt żaden nie miał kontuzji, nikt nie został zmiażdżony, ani z tych rzeczy. I jeśli chodzi o meble, to tyle zostanie wyniesione. Zostanie wrzucone w tamten kąt. W tamtym kącie będzie łóżeczko. Tu będzie przewijak i tu będzie szafa. Wszystko kupiliśmy na OLX-ie. Łóżeczko, nie pamiętam jakiej było oryginalnie firmy. Kupiliśmy je chyba za, nie chcę skłamać, ale chyba 400 zł. Tak mi się wydaje. Z porządnego drewna, nie pamiętam oczywiście jakiego, ale na pewno nie z Sosty. Z wyjmowanymi szczebelkami, która jest regulowana, ma trzy regulacje i ma szufladę na dole. I mamy przewijak z Ikei i mam szafę z Ikei, ale też kupione na OLX-ie za połowę ceny. Przewijak oryginalnie kosztował chyba 500 zł, szafa kosztowała 800, zapłaciliśmy za to połowę, więc naprawdę OLX to jest super sprawa. Bardzo serdecznie Wam polecam grzebać na takie rzeczy, bo to jest i bardziej ekologiczne, i bardziej ekonomiczne. A te meble są prawie w ogóle niezniszczone, więc jak najbardziej jestem zadowolona. Bo zatem bądźmy szczerzy, znając zdolności dzieci, to w swoim odpowiednim wieku dobiorą się do kredek i wszystko tak pomalują, więc no. Jak wygląda reszta pokoju? Reszta pokoju to jest jeden wielki burdel. Ze względu na to, że z tej komody musiałam wyciągnąć i swoje rzeczy, i rzeczy dziecka. Więc rzeczy dziecka powkładałam do organizatorów, które już kupiłam nowe w Ikei. Niestety nowe, niestety w Ikei, ale po prostu nie mam siły ani cierpliwości ostatnio szukać takich pierdół, bo jak leżaczek, bujaczek mogę Wam poszukać, duże rzeczy mogę Wam poszukać, ale takie duże rzeczy, drogie rzeczy mogę Wam poszukać na OLX-ie, tak, takich pierdół po prostu by się nie chce szukać.
Skupia organizery, chyba tak się mówi. Zawsze mój mąż mi poprawia, teraz nie mam mojego męża przy mnie, więc oczywiście moja polska mowa spada na łeb, na szyję, więc tutaj już tak wstępnie sobie poukładałam. Oczywiście tak to będę musiała jeszcze raz przeprać, ale chociaż tak chciałam wizualnie widzieć, co mi się pomieści, jak to poukładać. Jeszcze nie wszystko jest zapchane, jeszcze muszą pójść tutaj pieluchy wielorazowe. Tutaj też różne inne rzeczy. I dziecięce, i nie dziecięce, ale to dopiero będę mogła powkładać, jak już przywędrują na górę meble. Więc na razie jest, niby posprzątałam, ale dalej jest pierdzielnik. Dopiero przyszły tydzień będę mogła to poukładać. A te obrazki kupiłam w Carrefourze po 15 zł. Biurko jest z Ikei, ale kupiłam za połowę ceny z beżem na OLX-ie. Fotel jest z OLX-a, jakiś tam zabytkowy. Fotel kupiłam, krzesło właściwie, kupiłam nówkę na jakiejś stronie internetowej, nie pamiętam za ile. Lampa nowa z Ikei, bo takiej na OLX jakoś znaleźć nie mogłam, ani też po sensownej cenie polskiej firmy. Coś jeszcze tutaj wam przedstawić? No na razie nie mam co wam innego do przestawiania, do pokazania. Masakra, dzisiaj po prostu jakoś nie wyślę, ale chciałam wam to pokazać zanim meble zostaną wniesione, bo chciałam po prostu wam pokazać proces, jak wygląda urządzanie pokoiku dziecięcego. Więc na razie to wygląda tak, że jest pustynny wielki syf. Pokażę wam, co wyniosłam z pokoiku dziecięcego, który był wcześniej pokojem takim, właściwie takim zachowankiem, jednocześnie pokojem gościnnym, jednocześnie moim i mojego męża biurem, więc no już pokazuję. O, to wszystko wyniosłam właśnie z tego pokoju. Tu są rzeczy do wyrzucenia. Tu są pudła, które trzymam na przesyłki, jeśli ktoś coś ode mnie kupi. To są te płaszcze, które wam pokazywałam, które się pozbyłam ze swojej szafy. Tu są ubranka dziecięce, które na razie nie wykorzystam. Tu są rzeczy, które ja sprzedaję. Tu są rzeczy, które ja sprzedaję. A tu są rzeczy, które... Nie, na odwrót. Tu są rzeczy, które ja sprzedaję. A to są rzeczy, które mam nadzieję, że po ciąży się w nie zmieszczę. Więc to pewnie na razie wyląduje w garażu albo w piwnicy. Zobaczymy, gdzie będzie miejsce. I na razie to tyle. I idę chwilę odpocząć, bo już mam dosyć garbienia się nad rzeczami. A potem się pouczę, a potem znowu troszkę poogarniam. No. Jestem. Minęło kilka dni. I robimy update. Mój tata z mężem wynieśli meble. Dużo się w sumie nie zmieniło. Bo jakby pierdzielnik, taki jest pierdzielnik. Ale wam i tak pokażę. To właśnie mam tą szafę i przewijak. Szafa w środku wygląda w ten sposób. Dostaliśmy jeszcze w gratisie takie dwa pudła od osób, które sprzedawały ten komplecik. I tutaj takie organizery plastikowe do przewijaka. Tu jest jeszcze szuflada. Ten przewijak wygląda w ten sposób, że po prostu się rozkłada. Są różnego rodzaju uszkodzenia, no bo to jest rzecz używana i też bądźmy szczerzy, IKEA jakieś mega super rzeczy wytrzymałych może tak nie produkuje, więc będziemy musieli to po prostu troszkę odnowić. Tutaj jest ślad po naklejce IKEA-owskiej. Mój mąż ma bardzo dobry specyfik właśnie na takie ślady, więc to będzie trzeba usunąć. Ogólnie umyć, bo jeszcze tego nie myłam. Umyć, właśnie odnowić takie oto pobijania,
ale generalnie jestem bardzo zadowolona się mówić na Allegro. Na Oliksie widziałam rzeczy w jeszcze gorszym stanie za podobną cenę, więc wiecie. A i wskazówka, jeśli chodzi o kupowanie używanych rzeczy, to jest to, że jak zobaczycie coś naprawdę ładnego po przystępnej cenie, to nie czekajcie, tylko kupujecie od razu. Ja widziałam przepiękną komodo przewijak, taki w stylu ludwikańskim, biała, rzeźbiona komoda za 400 zł. Za 400 zł niezniszczony, przepiękny mebel. No i nie kupiliśmy od razu, bo akurat nie mieliśmy aż tak dużo pieniędzy na zbycie, w takiej sensie, żeby się znalazły, ale że mieliśmy ważniejsze wydatki. No i tak naprawdę minął tydzień, dwa i po prostu ogłoszenie zniknęło i już drugiego takiego fajnego mebla nie znalazłam, więc mówię, jak znajdziecie coś fajnego po przystępnej cenie, to kupujcie, nie zastanawiajcie się i nie żałujcie. No ale tak czy siak, jak się skończy przewijanie, to tutaj się wkręca takie zabezpieczenie i ten przewijak przestaje się rozkładać, tylko służy jako półka. Dwie szuflady, w których już trochę mam ubranek, tak wstępnie poukładałam, bo chciałam zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, więc mam tutaj organizery też z Ikei. Już nie będę rozsuwać, bo tu mamy królika. Brat Łukasza, mojego męża, z rodziną jechali na wakacje, nam zostawili na 2 tygodnie królika. No i tutaj powkładałam resztę organizerów. Tutaj jest taki jeden do szuflady, który się nie zmieścił, bo to jest mniejsze. Te szuflady są trochę mniejsze niż standardowe szuflady komodowe w Ikei, no bo to jest jakby rozmiar dziecięcy. Tu będzie łóżeczko, które jest, ale nie jest złożone, bo nie mieli po prostu czasu mój tata z mężem, żeby rozłożyć. To jest kosz na pieluchy wielorazowe, bo będę miała wielorazówki. Są tutaj pod tą stertą pozostałych ciuszków. No a tutaj jakby pierdzielnik, tak jakby jest pierdzielnik. Kołdra z kanapy rozkładanej, która była, która nie ma teraz miejsca. Więc jeszcze jest dużo do zrobienia. Trochę mnie to przeraża, ale jakoś muszę to ogarnąć. No i co jeszcze z nowości, które co prawda nie są związane z pokoikiem dziecięcym, ale mój mąż z moim tatą zainstalowali poręcz. Ja w tym domu mieszkam od ilu lat? Wprowadziliśmy się, jak miałam z 5. Ciężka matematyka w ciąży. 11, nie, 21. 21 lat mieszkam w tym domu, bo moi rodzice odstąpili nam górę. Oni mieszkają na dole, my mieszkamy na górze. Więc ja przez 21 lat chodziłam po tych schodach bez poręczy i żyłam. A mój mąż stwierdził, że jak ja już będę z dużym brzuchem, to się boję, że się zwalę z tych schodów, więc zainstalował poręcz. No i jak nasze dzieci w końcu zaczną chodzić, to też by się ta poręcz przydała. I tu są ślady właśnie znoszenia tej ciężkiej komody. Tutaj poobijane, tutaj pozacierane, tu w ogóle ślady krwi. Masakra, naprawdę tam też pozdzierane wszystko. Widzicie to trochę, czy nie widzicie? Coś tam widzicie. Więc ja naprawdę bardzo się cieszę, że mnie przy tym nie było, bo naprawdę mi poroniła ze strachu. No i na razie to tyle. Pokażę Wam większy update, jak już to będzie trochę lepiej wyglądać.
na filmiku sprzed nowego umeblowania, nie pamiętam już co tam mówiłam, ale pewnie mówiłam, że w większości rzeczy kupujemy na OLX-ie. Staram się kupować rzeczy używane ze względu na to, że po prostu i są tańsze, i bo jakby nie dokładamy się do produkcji nowych rzeczy, do produkcji nowych śmieci, tylko już wykorzystujemy to, co jest, i to jest naprawdę ogromna, ogromna oszczędność. To wszystko, co jest z tyłu za mną, jest tak naprawdę kupione na OLX-ie za połowę ceny. Mamy komplet z Ikei, jeśli chodzi o przewijak i szafę. I szafa nowa kosztuje 800 zł, przewijak nowy chyba kosztuje 500 zł, coś w tym stylu. My kupiliśmy to za połowę ceny, w całkiem dobrym stanie. Tam było trzeba po prostu te szafki przetrzeć trochę szmatką i domalować ubytki, co jeszcze mój mąż nie zrobił po prostu, bo ikejowskie rzeczy bardzo często są kiepskiej jakości, farba bardzo łatwo się odpryskuje, więc to mój mąż jeszcze musi domalować, ale naprawdę na to, ile będziemy te meble używać, czyli niedługo, bo dzieci szybko rosną, to jak najbardziej nam się to sprawdzi. Łóżeczko kupiliśmy już o wiele lepszej firmy, chociaż też używany za połowę ceny. Jesteśmy mega, mega z niego zadowoleni, bo jest naprawdę solidny i niezniszczony. Też bardzo dużo rzeczy po prostu szukaliśmy na jakieś okazje, na przykład w Lidlu albo w używanych rzeczach, na przykład to mam z używanych rzeczy, więc naprawdę da się bardzo fajnie urządzić pokoik za ułamek tego, co by kosztowało normalnie jako nówki. Co my mamy nowego? Nowego mamy z Ikei zasłonki. W klimacie takim tropikalnym jakoś tak poszło po prostu. Zaczęliśmy od dwóch obrazków nad biurkiem, który jeszcze był wstawiony zanim w ogóle zaszłam w ciąży, czy jakieś, nie wiem, 2 lata temu, i one po prostu jakby już nadały klimat całemu pokoikowi, więc po prostu wstawiliśmy te zasłonki tropikalne. Mamy na przewijaku materacyk do przewijania, też właśnie w takim klimacie tropikalnym, jest po prostu, mamy po prostu tropikalny pokoik, jakoś tak poszło. Też kupiliśmy w Ikei półeczki złote, takie kratkowane, mi się one strasznie podobają. Są na takiej wysokości, że jak już dziecko będzie miało 2-2,5 roku, to już będzie mogło swobodnie te ładniejsze książki, które powinny być bardziej szanowane, takie wystawkowe, będzie mógł sam sięgać, sam je potem odkładać, sprzątać po sobie i tak dalej. Na razie tam stoi to, co stoi, bo po prostu nie mam takich książek. Mam zamiar je systematycznie powoli na jakichś okazjach dokupywać, czy to używane, czy to nowe, czy po prostu prosić kogoś jako prezent dla naszego dziecka, jeśli ktoś będzie się chciał nas obdarować. No ale powiedziałam, na razie to co stoi, jest to jedna, przepraszam, Swedzidos, jedna wystawkowa książeczka, którą dostałam od rodziców na urodziny, o którą bardzo prosiłam. Jest kwiatek, który wiem, że jest zwisający, ale póki dziecko nie chodzi, go właściwie na razie nie ma, jest w brzuszku, póki dziecko nie będzie sięgało, to na tam na razie będzie stał, potem się go gdzieś przeniesie. Na razie to jest po prostu ozdoba, żeby zapchać te półeczki czymś. Stoi też mały pojemniczek na takie przyrodnicze skarby. Stoją też dwa obrazki. Jeden obrazek jest namalowany przez bratanicę mojego męża, bardzo zdolna dziewczyna. I jeden obrazek z Kubusiem Puchatkiem znalazłam w używanych rzeczach, też nie wiem, z rok temu czy coś takiego, pokazywałam wam w którymś holu. Co jeszcze pod półeczkami jest właśnie drewniana skrzyneczka, którą też kupiliśmy w Ikei, i tą skrzyneczkę było trzeba samodzielnie złożyć, bo po co od razu mieć gotowe skrzynki w Ikei, nie trzeba po prostu je dodatkowo składać, ale nieważne, więc tą skrzyneczkę kupiłam na książeczki, które dziecko może od najmłodszego wieku samodzielnie oglądać, przeglądać i tak dalej, ale też żeby było na takiej wysokości, żeby dziecko mimo wszystko od samego początku, jak tylko da się, było uczone, żeby odkładać wszystko na miejsce, jak odłoży, tak odłoży, ważne, żeby odłożyło. Więc tam właśnie są takie książeczki, które dziecko może samodzielnie korzystać od najmłodszych lat. Nie będę się o nie martwiła, że będą zniszczone, bo to po prostu mają być książeczki do eksploatacji. Co jeszcze?
Z rzeczy ikejowskich, czy coś jeszcze dokupowaliśmy do pokoika dziecięcego? Kupiliśmy materacę, który tutaj jest, taki grubszy, lepszy, sprężynowy. Kupiliśmy ze względu na to, że ma przetrwać dwójkę dzieci, jak nie więcej, ma też tak trochę posłużyć, póki będzie mógł, więc nie braliśmy używanego, nie braliśmy piankowanego, piankowego, po prostu, bo chcemy, żeby jak najdłużej posłużył. Też ja mam lekkie obiekcje, jeśli chodzi o używane materacyki, bo nie wiadomo, co one przetrwały. Też nie chcę specjalnie wydawać pieniędzy na czyszczenie tego materacu, bo przecież się go nie da wrzucić do pralki, ani po prostu czymś spryskać, żeby wyzbyć się wszelkich wewnętrznych bakterii. Więc kupiliśmy nowy, kupiliśmy też dwa ochraniacze, takie przeciwwypadkowe, jakby coś tam się wyciekło, pociekło, żeby były na zmianę dwa takie, takie ochraniacze. Ach, powietrza mi brakuje. Kupiliśmy też szare organizery na pieluchy wielorazowe, też w szufladach są też takie szare przegródki na ubranka. Co jeszcze nowego kupiliśmy? Mi się wydaje, że już do pokoiku dziecięcego to wszystko, jeśli chodzi o nówki. Udawało mi się kupić dużo rzeczy w używanych rzeczach, tak jak ten organizator. Z tyłu na różnego rodzaju podręczne zabawki dla dziecka. Nie kupowałam z intencją, że niebieski, więc będzie chłopiec, bo jeszcze nie wiedziałam, jaka będzie wtedy płeć. Po prostu kupiłam, bo był ładny, był niedrogi, więc mam tam pluszaki, mam tam książeczki czarno-białe, tak do 6 miesiąca. Mam też różnego rodzaju grzechotki, takie zabawki podręczne, żeby czymś dziecko zająć w łóżeczku. Mam też ochraniacz na szczebelki, on na razie służy koło zdoby, póki dziecko nie śpi w swoje łóżeczku, potem prawdopodobnie go zdejmę dla bezpieczeństwa. Też właśnie udało mi się go trafić w używanej odzieży za grosze. Dywanik, na którym w tym momencie siedzę, udało mi się znaleźć w Lidlu za 30 zł, 100% bawełny, który można wrzucić do pralki, więc jestem zadowolona i go wzięłam. Z nowości to chyba wszystko. A w szafie trzymam rzeczy, które są od wyjścia, które mogą się pognieść, które za dużo miejsca zajmują po prostu w szufladach, więc tam to trzymam. Na wieszaczkach, które znalazłam w TK Maxie za jakieś 40-50 zł, które właśnie odpowiednio pasują do małych ubranek. Na dnie leżą wszelkiego kombinezony zimowe, na górze leżą na razie takie moje bibeloty do karmienia i tak dalej, które jeszcze nie posegregowałam i nie popatrzyłam, gdzie to mogę upchnąć. W szufladzie, która w tym momencie się nie otwiera, ze względu na to, że już tam leżą torby do szpitala, bo mój mąż jest nadgorliwy i stwierdził, żeby lepiej się teraz spakować, niż potem na gwałt dokupywać różne rzeczy, bo się zapomniało albo coś takiego. Na razie i tak jeszcze do końca one nie są gotowe, bo tam jeszcze nie ma mojego szafroka, nie ma jeszcze pieluch jednorazowych do szpitala, bo póki będę w szpitalu, póki pępuszek nie odpadnie, to będziemy używać jednorazówek. Postaram się kupić takie, które są biodegradowalne. A jak pępuszek już odpadnie, ładnie się zagoi, to przejdziemy na właśnie wielorazówki. I w tej szufladzie, która się nie otwiera, są wszelkie śpiworki, otulacze, wszelkie kocyki i tak dalej. W szufladach w przewijaku trzymam podręczne jakieś śpioszki, nieśpioszki, czyli takie rzeczy na co dzień do ciuchania. Kosz czerwony na brudne pieluchy, to jest nasz stary kosz, który mieliśmy pod zlewem, póki jeszcze nie segregowaliśmy śmieci, teraz właśnie on będzie służył nam na brudne pieluchy. W kącie trzymamy bibeloty, które są za duże, żeby gdzieś upchnąć w domu, a nam szkoda je wynieść do piwnicy albo do garażu, żeby nam się nie zmieściły, więc udajmy, że tego tam nie ma. Czy coś jeszcze? To chyba na razie tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które mam nowe w pokoiku. A, jeszcze fotel. Fotel ja dostałam od moich rodziców za czasów jeszcze panieńskich. One stał komplet takich foteli u mnie w pokoju. A teraz jeden stoi w salonie, drugi stoi właśnie w dziecinnym. On tak średnio pasuje do całego wystroju, bo jak powiedziałam, mamy jakoś tak tropikalnie w naszym pomieszczeniu, ale po prostu nie będę specjalnie kupować się w fotelu, tylko po to, żeby
było ładnie, żeby po prostu pasowało do wystroju, bo to jest po prostu zbędny wydatek, w szczególności, że ja nie wiem, czy ja faktycznie będę z niego korzystać, czy ja będę na nim siedzieć i karmić dzieciaka, więc możliwe, że jeśli nie będzie w ogóle używany i po prostu będzie zajmował przestrzeń, to po prostu go gdzieś upchniemy. A na razie sobie stoi, żeby stać. No i by to było tyle. Kwiatki na oknach są też takie właśnie w stylu tropikalnym. Jeden wcześniej kupiłam, to jest chyba fikus, o ile się nie mylę. A drugi dostałam na moje urodziny od moich rodziców, więc pasowują się w klimat. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pokoje dziecięce. Jeszcze pewnie dokupimy różnego rodzaju bibeloty. Mam zamiar kupić różnego rzeczy nad łóżeczko, taką baldachim moskitierę. Mam zamiar kupić takie drewniane, wiszące różne gwiazdki, księżyce, chmurki nad łóżeczko, żeby dziecko miało na co patrzeć i żeby po prostu jeszcze ładniej wyglądało to wszystko, ale podejrzewam, że zanim to kupimy, zanim to dostaniemy, to minie kolejny miesiąc, potem się urodzi dziecko i po prostu nie wiem, czy będę miała czas, żeby kręcić takie filmiki, więc chciałam Wam pokazać na razie to, co jest. I to byłoby na tyle, mam nadzieję, że film Wam się podobał, dajcie znać, co sądzicie o tym pokoiku dziecięce, czy Wam coś się podoba, czy się nie podoba, czy byście coś zmienili, dołożyli, odjęli i tak dalej. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną przyjemnie czas i do zobaczenia, pa, pa!